Na boxpprapy.pl jest kilka znakomitych graczy. Dzisiaj miałem przyjemność zagrać jednym z nich, czyli Dukaleksem. Razem fragowaliśmy i robiliśmy naprawdę ciekawe akcje. Jeżeli chcecie się przekonać, jakie to były akcje, oglądajcie koniecznie ten film do końca oraz zostawcie tutaj suba, lajka i dzwona, ponieważ w tym odcinku luzuję dla was 1 miliard na boxpprapy.pl. Jedyne co musicie zrobić, żeby wygrać, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick. Osoba, która wygra w ostatnim odcinku, wyświetla się właśnie na ekranie. Także zapraszam do oglądania. Dobro widzowie, ogólnie mam lekką chrypę i dość mocno zajechany głos, więc ten wstęp nie będzie jakiś mega energiczny. Zresztą słyszycie po mnie, naprawdę jestem wykończony. No i szczerze mówiąc, jestem lekko chory na ten moment. Ale w dzisiejszym odcinku zagrałem sobie z Dukaleksem. No i znowu porobiliśmy jakieś fajne akcje. Więc zostawcie tutaj lajka, suba i dzwona, żeby było jak najwięcej właśnie lajków. Mam nadzieję, że pierdychniemy rekord mojego kanału i wbijemy pod tym odcinkiem 10 tysięcy lajków. No bo wtedy może zrobię dla was jakieś fajne losowanie, a może nawet odcinek z kamerką. Także dzisiaj naprawdę fajne akcje były, fajne kille, dużo ciekawych i śmiesznych momentów, także oglądajcie do końca, żeby po prostu wiedzieć, co się wydarzyło. Więc co, ja wam nie przedłużam, no i zapraszam do oglądania. A no i przepraszam, dzisiaj jakiś montaż wybitny nie jest, ale tak jak słyszycie, no ledwo żyję, więc bardzo przepraszam za to, że dzisiaj montaż jest taki, że tak powiem, no standardowy, ale no ledwo żyję, więc zapraszam do oglądania. Ja od tego, że ich jakoś bym knoknął, czekaj. Musieliby stać tak na równo. Tego zabijesz. Dawaj. Umurowałem ci go. Bigo. To osłabień nie dostał. Nie, Ed, serio go muszę rozko... Weź go, Bi. No ja ci go nie chcę brać. Leje, ale on... Co jest grane? Nie ma. Ale kopią go ciągle. Ale że oni Steve'a rozkopują? Co to ma być? Ciężko to. Od tamtej marze ci nie rozkopią. Dobra, zedał. Plus 16. Ale że oni Steve'a rozkopywali, wytyfy. Jednego, szybko, chodź tu. Może go zabijesz. Nie bije go, nie bije go. On ma dobre ity, nawet. Nie bije go, weź tu, weź, bij go. Bo ja go nie biłem specjalnie. Bijam, bijam. Leję. Musiałem się odkopywować. Dobra, dawaj go. Rozkopałem ci. Ile ma, on ma autototem chyba. Dobra, zedał. Plus 37, ej, dobra. Fajny ranking, mega fajny, 30. No i nice, git, git, git. Ja ci ich od góry maruję jak coś, tu nie wylecę. Dobra. Ja sobie tu biję tego jednego. Opie go, nie wiem. Nie są ci... Nie, to jest odklejka, to nie bij odklejki, bo z niego ranku nie masz. I tego drugiego. Nie, ja biję tego drugiego, ta, ale... Najlepsze jest to, że gościu, ja mu sprzedaję hity, a ja mu w ogóle HP nie schodzi, nie wiem czemu jakiś perk, o teraz mu przestał, zaczął schodzić. Patrz, i taki gościu, kromka chlebosna, nie? Wygra na odpale, nie wiem, rozkopuje go jak Steve, jaki on ma życie. Dobra, on wyciąga totem, jest tak... Myszka mi się rozładowała! Dobra, mam low myszki, baterii, dobra, ale już bije typa. Dobra, o, zeda, plus 55! Ej, co miał za ranking, nice. Ja pierdykam, nieźle. A ile ty masz ranku? To ty pewnie dostajesz. Nieźle, nieźle. Co tu się dzieje? Joka tu jest awantura. Ja pierdziule. Nie to bije tych borsuków. Nie, nie to z nim jestem, ale tego wydychy nie będę bić, nie? To jakieś przepisa bije. Co tu jest awantura, stary? Ja pierdykam. Ktoś komu totem pata ma gości osłabienie? Co tu się dzieje? O, nawet mnie tu budują. Gościu, sojusz, chłopie. Popie, ogarnij się. Ja z jakiś michu nie da mi oglądać, nie? Nie wiem, jakiś ziomek zamiast mi dać oglądać awanturę, to mnie bije. Ja pierdzielę, nie? Chłopie, daj mi oglądać awanturę. Chyba, bo on jeszcze wyjdzie. Słuchaj, oglądam awanturę. Co tu się dzieje? Ale to jest bitka. Dobra, fanty giną. Kurde, fanciarz ginie. A może by tak mu pomóc? Nie no, dobra, nie mam jak. Nie. Ten rycuś kopie po nogach. Już staje. Ja bym się tam po itemie jakoś bił, wiesz? Przyfasolił. Właśnie mógłbyś go spróbować jakoś zabrać, tylko nie mam pomysłu zbytnio, wiesz? Zedał. Pat. Pusza wyleciała, nie złapałem. Ja też nie, ale no nieźle, tam gościu dogi dostał. Nie chcę mi się naprawdę. Dobra, mam w trapie. Zabuduj trapa drugiej strony, szybko. Ja. Mokra błęda. Dawaj, jakiegoś Mareksa tu bije. Dobra, ja tu jakiegoś Mareksa klepię. To jest jak Steve wszedł, to od ciebie. Ja biję jak 3-4. Fanta, mam jakiegoś Mareksa.
Ja zabijam. No i nie wiem, zabijam Steve'a zamiast typa. Świetnie. Dobra, ale mam tu typa, stary. Ja też mam tego, umrzesz, nie? Ja mam no takiego czekaj. Mareksa. Steve, czekaj, będę tego bił. Dobra, bij go. Postawka błędy. Totem. Drugi. Iś go bij. Kurde. No i Steve. Jezu. Dobra, ale to jemu zbijam. Dawaj. Dropnął. Zbiłem. Miecz 32. Platę ma z niego. To ci dam. Dam ci miecz jak no ktoś. No git. Ale go złapałem fajnie, nie? Dobra, hopie, klepie gościa, nie? PSL, co, przed PSL. Sklepałem, ty, Jokera miał seta. Ojej. PSL to jest jakiś fank. H1? Ta, szybko, do trapa, wiesz gdzie? Do... Jedz tylko i zakładaj to ty najwyżej. Dawaj, dawaj. Idę. Jestem już prawie. Leć ten, umrzesz. Dobra, ile tu znowuż te Steve'y. Co tu się dzieje? Ja pierdyka, jaka to jest awantura. I znowuż te Steve'y są... Dobra, bo ten strycha mnie tu próbuje zrobić nogi, ale uciekł. Aha, już wszyscy uciekli. Tak, no. Wybiłeś i uciekli. Stary, idę trafić runę siły, nie? Właśnie robię opening odłamków. I trafiam runę siły, nie? Losowanie runy kliknąłem. Proszę, runa siły albo odporności. I... A pierdykam, runa wytrzymałości. Jakiś kapturek. O kurde, jak on tak nie ginął? Dobra, tu jest jakiś pomarańczowy pan piesek. Ja pierdzielę, gości są za nich. Pan piesek, a tutaj co oni mnie... Aha, dobra, tak jak chciałem się widzieć na jeden, to było okej, okay, ale nagle się tutaj trzech mnoży, tak? Żeby mnie sklepać. No dobra, jeżeli tak, to tak. Ojejku, 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 ten pan piesek, ojejku, ojejku, jeszcze z tej strony, ja pierdykam, z każdej strony mi tutaj, o, dzięki stary, tutaj wariat mi pomógł, no proszę bardzo, nawet mi ktoś potrafi pomóc na tym serwerze, dziękuję stary, nie wiedziałem jaki masz nick, ale ci pozdrawiam, dziękuję za pomoc. Dobra, to jakiś gościu w dobrym secie, ja nie wiem co to jest za klan, ale nieźle bije i zbił mi totem, omygy, omygy, szybko palę wroty, wow, 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 już myślałem, że będzie dedzik, nie? Dobra, przy linii jak zwykle fajna awantura, więc sobie po prostu wjedźmy tutaj w typeczków, bo tu zawsze można jakiegoś killa czy coś wyciągnąć. No dobra, zobaczymy czy mi się uda tutaj kogoś sklepać. Oj, mam jakiegoś laga, miałem lekką ścinkę. Ojej, dobra, 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 tego Imperatorka, czy tam 31, nie wiem jaki to jest set. Można by tutaj gościa sklepać, gościa z rangą rapy. Ojejku, 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 ojejku. To ja tu zaraz zginę, żebym ja tutaj nie miał za chwilę żadnych problemów, bo może być nieciekawie, dość wam szczerze powiem, kochani widzowie. Bo my tutaj gościu tankuje, no ale on nie ma jakiegoś dobrego miecza, ten z klanu Lipton, aha. Czyli jak ja byłem w kobebie, to mnie tankował, odwróciłem się, teraz zaczął uciekać. Oj, tutaj ktoś ginie. Widzę, że prawie typek został zdropowany. No i dobra, ja sobie na luzie po prostu ucieknę bez stresu. Dobra widzowie, więc w tym miejscu chciałbym podsumować ten odcinek, no i generalnie wydaje mi się, że wyszedł naprawdę fajnie. Nie było chyba jeszcze na moim kanale odcinka, w którym zrobiłbym tyle killi i tyle po prostu ciekawych akcji. Naprawdę w tym odcinku chyba wbiłem 100 rankingu na plus, co jak na to, że ja ostatnimi czasy tylko ginę, no to naprawdę powiem szczerze, że mi się to podoba. No i fajnie mi się gra z kimś takim, kto... ogarnia jak Dukalex, bo naprawdę dzięki temu mogę zrobić fajne akcje do odcinka. Generalnie nie ulepszam na razie seta, bo dużo osób do mnie pisze: zombie, czemu nie masz lepszego seta? Dlatego, że cały czas próbuję uzbierać na ten perk siły, no ale potrzebuję 170 miliardów, więc no nie wiem kiedy mi się uda uzbierać na ten perk siły, żeby go ulepszyć, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Także dziękuję za oglądanie, no i tyle. Trzymajcie się, pa pa!